Gratacja Jeleni powiem, wystawa była oceniona nadzwyczaj dokładnie, mogę to ująć, ponieważ była oceniana przez cztery osoby. Dwóch sędziów dyplomowanych, kolega Bogdanata i Leszek Pibuś, oraz dwóch kandydatów do kolegium sędziów i w czwórkę oceniali gołębie kategorii standard dorosły, standard młode, w kategoriach sportowych każdy sędzia z pomocnikiem, swoim czy uczniem, czy nie wiem jak to nazwać, kandydatem do kolegium sędziów oceniali w dwójkę. Wystawa przez sędziów oceniona na bardzo dobrym poziomie, wysokim. Gołębie dobrze przygotowane do wystawy. Gratuluję. Powiem tak, dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się na zaprezentowanie swoich gołębi na tej wystawie. Wyniki wystawy za chwilę zostaną odczytane. Mówią same za siebie. Jak nie wystawiasz, nie masz nagród. Najpierw podstawową rzeczą to jest, żeby gołębie zdobywały nagrody, to trzeba je wystawić. A w ogóle, żeby je ocenić przez sędziów dyplomowanych, to jest szansa jedna z roku, żeby sędzia mógł je... 14 klas. I tak, pierwsza klasa standard olimpijska. I tutaj 5 gołębi wyłoniono na wystawę ogólnopolską. I zarówno oceniono i otrzymano nagrody. I pierwszą nagrodę uzyskał go kolegi Goraka i Józefa. Drugie miejsce Gęsik Zbigniew Tomasz. Trzecie miejsce Gorak Józef. Czwarte miejsce Gorak Józef. I piąte Edward i Sławomir Moraczyński. Brawo. Klasa olimpijska standard, samiczki. Pierwsza nagroda Jan Czerczy. Przechodzimy na drugą stronę. Druga nagroda Kamil i Krzysztof Rybak. Trzecia nagroda Chylewski Mariusz. Czwarta nagroda Brudzki Jerzy. Piąta nagroda Zębie Edwa. I szósta nagroda Chylewski Mariusz. Brawo. Z tym, że pierwszych pięć zamyka się reprezentacja Ukrainy. Klasa pierwsza, standard, samczyki młode. Mamy 7 nagród, to tyle gołębi było wystawione. 34, a razy 2 to daje 7 nagród. I z tego tutaj 2 gołębie jadą na wystawę ogólnopolską. Pierwsza nagroda, Muzio Mateusz. Druga nagroda, Edward i Sławomir Moraczyński. Trzecia nagroda, Krzysztof Zapał. Czwarta nagroda, Muzio Mateusz. Piąta nagroda Edward i Sławomir Moraczyńscy. Szósta nagroda Rafał Czerwiecki i siódma nagroda Edward i Sławomir Moraczyński. Koledzy Moraczyńscy są znani z tego, że wystawiamy gołębie od wielu lat. Po raz pierwszy w tym roku. Trzeci. W ciągu 40 lat, nie, wystawa jest 27. Nie, w ubiegłym roku nie były. Były, ale nie pojechały. Pojechały. Dobrze. I tak, klasa pierwsza, standard, samiczki. Ten, który wyszedł na wystawę ogólnopolską, tam są dwie nagrody, przepraszam, 4 nagrody, a 2 gołębiany. I pierwsza nagroda, Muzio Mateusz. Druga nagroda, Muzio Mateusz. Trzecia, Edward i Sławomir Moraczyńscy. Czwarta, Krzysztof Zapad. Brawo. Przechodzimy do klas sportowych, gdzie tutaj nagrodą uprawniającą do udziału w wystawie ogólnopolskiej jest wynik, czyli tak zwany konwizję, ale to jest wystawa gołębi kosztowych i wszystkie gołębie są również ocenione za pomoc, czyli standard piękna gołębia. Pierwsza nagroda, oczywiście za sport. Górski Stanisław, druga. Górski Stanisław, trzecia. Muzio Mateusz, czwarta. Górski Stanisław i piąta. Górski Stanisław. Brawo! Brawo na kolejnym działaniu.
Pierwsza nagroda za standard Samczyki, Górski Stanisław. Pierwsza nagroda standard Samiczki, Muzio Mateusz. Klasa Sport B, od 285 km do 630. Pierwsza nagroda na drugiej stronie. Moraczyńscy, pierwsza nagroda. Brawo! Piechowski Mirosław, druga nagroda. Paweł Wins, trzecia nagroda, czwarta. Nie ma. Tajlor Mann. I piąta nagroda, Górski Stanisław. Za standard. Kaja Roma w Samczykach, pierwsza nagroda. Pięść Zbigniew Tomasz w Samiczkach, pierwsza nagroda. Brawo. Klasa Sport C, czyli mistrzowie okręgu w kategorii C. Ale pierwszą nagrodę ma Piotr Łosiński w Koince. Drugą nagrodę, Ludzki Jerzy. Trzecią nagrodę Żyliwicz Podzimierz, czwartą nagrodę Bruski Jerzy i piątą nagrodę Bruski Jerzy. Jak przystanowić? Pierwsza nagroda za standard w tej klasie. Piotr Łosiński, pierwsza nagroda Samiczki Żyliwicz Podzimierz. Klasa piąta B, czyli to są... Lody od 95 zwyż. I pierwsza nagroda za sport. Piechowski Mirosław. Druga nagroda, Dorota Józef. Trzecia, Górski Stanisław. Czwarta, Muzio Mateusz. Piąta, Tajl Roman. Czyli proszę, że tutaj kolega Piechowski przyszedł. Można zarobić się pokazać. Pierwsza nagroda za standard. Samczyka, Dorota Józef. Druga, przepraszam, druga, ale pierwsza za standard, Samiczka, Górski Stanisław. I tutaj dominacja całkowita, prawie tak jak w kategorii E, w kategorii E oddziału Tuchola i tak.